zbliża się Dzień Dziecka. Cieszę się z tego, bo na pewno dostanę jakieś prezenty od rodziców. Pewnie dostanę kawałek czekolady od mamy i taty. Rodzice nigdy o mnie nie zapominają, więc spodziewam się pewnego suweniru. Kurczę, nie pamiętam, no ale dużo prezentów zawsze dostawałem od rodziców. Taki typowy prezent nie utkwił mi w pamięci, bo mama zawsze gdzieś tam troszeczkę szła na łatwiznę, wolała dać mi pieniądze, żebym coś poszedł, sobie kupił i wtedy mogłem kupić to, co chcę. W rodzinie mamy kilku małych dzieciaków, więc na pewno też coś sprawię, jakiś prezencik małym dzieciakom, żeby się cieszyły. Taki specyficzny dzień w roku, więc na pewno będzie okazja. Jak chodzi o prezent Dnia Dziecka, to ciężko mi sobie przypomnieć, ale zawsze lubiłem Dzień Dziecka, bo wiązało się to zawsze z tym, że dostawałem jakieś słodycze czy prezenty, więc... Fajny dzień, ja to pamiętam z dzieciństwa, że te dni właściwie to są takie z dzieciństwa, które zawsze się będzie pamiętało, więc... Prędzej na urodziny, prędzej na Boże Narodzenie, to wtedy owszem, jakieś prezenty się zawsze dostawało na Dzień Dziecka, zawsze może symboliczna czekolada jakaś, może właśnie jakieś pieniądze, żebym coś sobie poszedł kupił i to było tyle. Nie pamiętam, żeby to było coś takiego spektakularnego, żeby utkwiło mi to w pamięci. Nie, u nas właściwie to tak nie było, bo ja lubiłem coś innego, Przemek lubił coś innego i wiadomo, nieraz kłótnie się zdarzały, gdzie czegoś się zazdrościło na przykład, ale zazwyczaj to ja coś innego lubiłem, nie wiem, to może być śmieszne, ale Przemek dostawał pod choinkę samochody, ja dostawałem domki z lalki Barbie, więc właściwie tak to wyglądało, więc nie mieliśmy się o co kłócić. Nie, jakoś się nie kłóciliśmy, wiadomo, że jeden nieraz drugiemu zazdrościł, ale rodzice się starali zawsze równo dobierać prezenty, żeby nie było właśnie kłótni, więc nie mieliśmy żadnych jakichś spięć o prezenty. On kłamie, nie słuchajcie go. Zawsze było pomiędzy nami równo dzielone, nas było zawsze dużo w domu, więc jakby nie było pieniędzy, można powiedzieć, na jakieś specyficzne czy oryginalne prezenty. Każdy z nas cieszył się nawet z czekolady, więc być wzorem czy idolem dla takiego dzieciaczka to jest naprawdę fajna rzecz i to tak dociera do człowieka wtedy, że to, co się robi, robi się w jakiś sposób na tyle fajnie i dobrze, że się jest autorytetem dla tych młodszych i ci najmłodsi fani są naprawdę dla mnie niezwykle ważni i staram się zawsze jak gdzieś tam po zawodach, jak ci malcy czekają, czy coś, gdzieś tam zawsze ich docenić. Chciałbym życzyć na pewno fajnego dnia, żeby mile był spędzony w rodzinnym gronie, nie wiem, gdzieś na placu zabaw, obojętnie. I żeby na stadion tam zapełnił się, aby w ramach tutaj tego, w ramach podziękowań za te pełne trybuny wygramy ten mecz i to będzie taki od nas prezent dla was, czyli dla dzieci. Chciałbym wam również, dzieciaki, złożyć najlepsze życzenia. To jest wasze święto, bawcie się. Mam nadzieję, że sprawimy wam radość niesamowitą walką na torze i podziwianym meczem. Życzenia, jakie mogą być życzenia dla dziecka? No, wszystkiego dobrego i wszystkiego do słodkiego, można powiedzieć. Nie opychajcie się, dzieciaki, za dużo słodyczami. Później zęby będą się psuły. No, co mogę więcej powiedzieć? Przyjdźcie na stadion, fajnie się pobawić z rodzicami i tyle. Co, chciałbym wszystkim dzieciom złożyć życzenia z Dnia Dziecka, przede wszystkim mojemu bratu. Składam wszystkim dzieciom... Wszystkim dzieciom składam najserdeczniejsze życzenia z Dnia Dziecka, żeby ten dzień był dla nich wymarzonym dniem i szczęśliwym dniem, żeby pozostawali to, czego pragną, przede wszystkim dobrej zabawy.